Dzień dobry Państwu. Ja nie wiem, czy po moich poprzednikach jestem w stanie aż taki show zorganizować, ale już wiem, jako osoba niskorosła wróżką mam wybrać, jak pojawi się w Państwa ośrodku. Także tu przynajmniej dziękuję bardzo za rekomendację. Pani Katarzyno, spokojnie. Czekam na te odwiedziny i ten dowód osobisty odbiorę na plecach. Pani Katarzyno, spokojnie, może Pani podnieść ciśnienie kilku osobom na sali. A po prostu z tego jestem znana, także jakbyśmy się znali, musieli to Państwo, byście to pewnie wiedzieli. Dobrze, ja reprezentuję firmę Omron. Jak Pan tutaj wspomniał, myślę, że na temat samego Omrona nie muszę dużo mówić, ponieważ zakładam, że większość z Państwa ciśnieniomierze przynajmniej Omron zna i używa, pewnie nie tylko w ośrodku, ale również prywatnie. Omron jest w końcu globalnym liderem w produkcji ciśnieniomierzy i nebulizatorów. Jest też marka numer jeden polecana przez kardiologów w Europie, w tym w Polsce. Ale pewnie nie wszyscy z Państwa wiedzą, że Omron Healthcare, który ja z kolei reprezentuję, jest częścią dużej grupy, która między innymi produkuje części do samochodów, czy elementy do bankomatów, czy iPhone'ów, czy na przykład bramki, które widzimy w metrze, czy też w pociągach, wymyślił Omron. Więc sporo takich rzeczy, o których gdzieś nie wiemy, też technologicznie, także technologią Omron stoi, jeśli tak mogę powiedzieć na wstępie. Co oczywiście ma nie małe znaczenie w przypadku monitorowania nadciśnienia, czy też terapii nebulizacji, o których będę mówić za chwilę. Nie jest to aż takie trudne, jakby się wydawało. Najtrudniejsze, jak się okazuje, są same zmiany ciśnienia i z tym wszyscy mają problem, ale mamy stoisko na dole, ciśnienie mierzę również, jak Państwo macie ochotę sobie sprawdzić, czy wiecie, jak mierzyć, to zapraszamy na ruch. A dzisiaj bardzo krótko opowiem trochę o pomiarach ciśnienia u osób starszych i o nadciśnieniu jako takim oraz później o nebulizacji. Jeśli chodzi o nadciśnienie, kiedy ono występuje? No wtedy, kiedy wartości tego ciśnienia przekraczają 140 mm słup rtęci na 90. Wiemy, jak bardzo niebezpieczny jest to problem u osób starszych, gdyż bardzo często prowadzi on do udaru, a udar, jak wiemy, jest jedną z przyczyn, głównych przyczyn śmiertelności. Jeśli chodzi o w ogóle występowanie nadciśnienia u seniorów, pewnie Państwo to wiecie, być może mówię rzeczy oczywiste, natomiast 3/4 osób po 65 roku życia cierpi na nadciśnienie, także na pewno jest to jeden z głównych problemów, z którymi się Państwo borykacie, jeśli chodzi o Waszych pacjentów. Prognozy też nie są najlepsze, gdyż mówi się, że ilość osób z nadciśnieniem będzie nam rosła z roku na rok i w ciągu 10 lat zwiększy się przynajmniej o 10%, choć zależy to od źródeł. Są takie źródła, które mówią, że możemy nawet zwiększyć tę ilość osób chorych o nawet o 20%. Co się przyczynia do nadciśnienia? No, częściowo rzeczy oczywiste jak zły styl życia, czyli dieta, czyli brak aktywności fizycznej, czy spożycie soli, czy nadużywanie alkoholu chociażby, ale oczywiście w przypadku seniorów również postępujący się proces starzenia organizmu, czy to właśnie jeśli chodzi o starzenie naczyń, czy pogorszanie się funkcji śródbłonka, czy też insulinooporność i tu właśnie choroby towarzyszące jak cukrzyca chociażby. Jeśli chodzi o nadciśnienie, objawy pewnie są znane, choć akurat u seniorów często je pomylić z innymi towarzyszącymi chorobami, gdyż seniorzy jednak cierpią na wiele różnych schorzeń. Natomiast co jest bardzo ważne, nadciśnienie bardzo często przebiega bezobjawowo, także bez pomiarów regularnych ciśnienia nie jesteśmy w stanie go w ogóle zdiagnozować. Także kiedyś zalecenia Europejskiego Towarzystwa Nadciśnienia mówiły o tym, że najważniejsze są pomiary gabinetowe, że trzeba odwiedzać lekarza i lekarz czy też pielęgniarka w gabinecie tych pomiarów powinna dokonywać. Teraz najnowsze wytyczne mówią o tym, że ważniejsze o wiele bardziej są pomiary domowe, czy też regularne pomiary właśnie w ośrodkach takich jak Państwa, żeby monitorować to nadciśnienie u pacjentów na co dzień, mierząc ciśnienie 2 razy dziennie. No właśnie, to monitorowanie oczywiście wykonujemy w dwóch sytuacjach. Po pierwsze, żeby zdiagnozować, czy u pacjenta występuje nadciśnienie, czy też monitorować przebieg choroby u pacjenta. I tak jak powiedziałam, te pomiary bardzo ważne jest, żeby były systematyczne. Mówi się oczywiście, że przynajmniej, jeżeli pacjent nie ma zdiagnozowanego nadciśnienia, żeby przynajmniej raz w roku przy okazji odwiedzenia jakiegokolwiek lekarza to ciśnienie sobie zmierzył.
No ale też wiemy, że raz w roku to nie jest jakoś super często, jeśli występuje na przykład chociażby migotanie przedsionków u pacjenta, to akurat podczas tej jednej, jedynej wizyty można tego w ogóle nie wykryć, dlatego też zalecamy jednak te pomiary częściej. Kolejny problem, który dotyka seniorów w bardzo dużym stopniu, to jest migotanie przedsionków. Już z częścią Państwa rozmawialiśmy na dole o tym problemie. Według najnowszych badań 8 na 10 seniorów na te migotanie przedsionku bardzo często cierpi. Ten problem oczywiście wzrasta wraz z wiekiem i zwiększa się to ryzyko dwukrotnie co 10 lat, już po 55 roku życia, więc sobie łatwo wyliczyć, że jeżeli w ośrodkach mamy pacjentów naprawdę w bardzo podeszłym wieku, to też wielu z nich na to migotanie przedsionków może cierpieć. No a migotanie przedsionków równa się udar, tak? Czyli w zasadzie śmiertelność naszych pacjentów. A to średni dla nas biznes, żeby pacjenci nam na ten udar się do innego świata przenieśli. No właśnie, i tutaj jeśli chodzi o pomiary ciśnienia, mieliśmy już małą próbkę rano. Okazuje się, że nie jest to wcale takie proste, żeby to ciśnienie sobie prawidłowo zmierzyć. Ja obserwuję, bo też spotykam się z lekarzami, czy spotykam się z profesjonalistami i też mają problem z tym, żeby zmierzyć ciśnienie prawidłowo, bo też daję im różne produkty do testów klinicznych, czy do badań, które prowadzą. No i nawet najwyższej klasy kardiolodzy mają czasem kłopot z tym, żeby zmierzyć ciśnienie prawidłowo, także zdaję sobie sprawę z tego, że jest to też problem, jeśli chodzi o pracę personelu w ośrodkach takich jak Państwa, żeby to ciśnienie mierzyć prawidłowo. Oczywiście proste zasady typu nie mierzymy po noszeniu toreb czy po wysiłku, nie mierzymy po posiłku czy też po kawie czy po lekach na nadciśnienie, tylko oczywiście przed. Nie mierzymy w jakichś super gorących pomieszczeniach ani w takich, w których możemy sobie krioterapię przeprowadzać, to też może niekoniecznie. I nie mówimy podczas pomiaru, bo to jest główny problem, że ludzie wtedy opowiadają historię swojego życia, a to wszystko zaburza nam prawidłowo pomiar ciśnienia krwi. Tutaj mamy taki rysunek, który pokazuje w zasadzie, jak się powinno siedzieć, żeby zmierzyć ciśnienie mankietem takim naramiennym. I teraz tak naprawdę wszystkie elementy, które mamy wymienione, gdybyśmy wykonali to nieprawidłowo, to dodalibyśmy do pomiaru przynajmniej 5-10 mm słupka rtęci za każdy błąd. Także jeżeli nasi pracownicy Państwa ośrodków gdzieś ten błąd popełniają, to też mamy niewiarygodne pomiary u pacjentów, którzy przebywają w Waszych ośrodkach. Czyli tak naprawdę najważniejsze, siedzimy prosto, obie stopy na podłodze, nie na czubkach, ani na jednych, ani na drugich, tylko obie prosto stopy, bo wtedy znowu mamy 5-10 mm słupka rtęci więcej, plecy otwarte, łokieć na stole, nie zwisający, nie stojący, tylko prosto, tak? Wykonujemy te pomiary albo na nagie ramię, jeśli nie możemy sobie zdjąć rękaw, ale jeżeli na przykład pacjent ma albo cienką koszulę, albo krótki rękaw, to niekoniecznie z tymi rękawami musimy coś robić. Najważniejsze jest, żeby nie podciągać rękawa pod pachę i ściskać naczyń, no bo przecież oczywiście wtedy ten mankiet nam już na ściśniętych naczyniach będzie mierzył ciśnienie, czyli będziemy mieli tutaj znowu problem z dokładnością. Co jest jeszcze bardzo ważne, jeżeli na przykład mamy pacjentów, których pionizujemy, to dobrze jest dokonywać pomiarów minutę i 3 minuty po pionizacji, żeby mieć te pomiary wiarygodne. I teraz jeśli chodzi o wytyczne Europejskiego Towarzystwa Nadciśnienia, parę tygodni temu opublikowano chyba w Pulsie Medycyny, są teraz już nowe, jakieś skrócone, ale już można je sobie zobaczyć. Trochę się w tych wytycznych pozmieniało, natomiast myślę, że jest to bardzo dobry wyznacznik do tego, żeby wybrać właściwy sprzęt do Państwa ośrodków w ogóle, jeśli chodzi o ciśnieniomierze. Po pierwsze, polecane są ciśnieniomierze automatyczne. Po pierwsze, ze względu na to, że bardzo łatwo jest dokonać pomiaru. Tak? Kiedyś używaliśmy jakichś półautomatów, kiedyś takich osłuchowych. Oczywiście część lekarzy woli osłuchowe, no to też więcej można zdiagnozować, są szumy, szmery, serce i tak dalej. Natomiast co jest bardzo ważne, żeby te urządzenia były walidowane klinicznie.
A tak naprawdę z pewnie paru tysięcy modeli, które w ogóle są na świecie dostępne, może 10% tę walidację kliniczną mają. W walidacji będę mówić za chwilę, co to w ogóle oznacza, ale tak naprawdę to jest badanie dokładności sprzętu przez niezależne instytucje, jak na przykład Europejskie Towarzystwo Nadciśnienia albo Brytyjskie Towarzystwo Nadciśnienia, i potem te wyniki są publikowane na takiej stronie Stripe.pl, także można sobie sprawdzić, czy urządzenie, które mamy, jest w ogóle walidowane klinicznie. Jeżeli nie jest, no to powiedziałabym, że z dokładnością trochę jakby twoja babka wróżyła. Nie mamy absolutnie żadnej gwarancji, że ten sprzęt mierzy ciśnienie precyzyjnie. Kolejna rzecz, która jest bardzo ważna, to są tak zwane walidacje na specjalnych populacjach, bo ta, nazwijmy to, zwykła walidacja mierzy na jakiejś tak zwanej średniej grupie. Jest do tego wielki protokół na kilkadziesiąt stron, gdzie mamy podział na płci, mamy podział na wiek, na osoby z nadciśnieniem, bez nadciśnienia, różne tam mamy grupy. I powiedzmy, że jest to jakaś średnia naszego społeczeństwa. Natomiast jeżeli mamy pacjentów, którzy cierpią na cukrzycę, którzy są otyli, no nie wiem, mamy kobiety w ciąży, może w przypadku państwa ośrodków to już niekoniecznie, no ale tacy pacjenci wymagają specjalnej walidacji. Wtedy Europejskie Towarzystwo Nadciśnienia zaleca, żeby wybierać sprzęt z dodatkowymi walidacjami na tych grupach pacjentów. No i już takie zupełnie proste rzeczy, jak to, żeby dopasować mankiet do ramienia pacjenta, tak, żeby on nie był ani za ciasny, ani za luźny, bo to oczywiście też wpływa na wartości pomiaru. I ostatnia rzecz, którą zalecają lekarze z Europejskiego Towarzystwa Nadciśnienia, to jest to, żeby to był sprzęt z pamięcią lub też dostępem do aplikacji mobilnej. Z prostej przyczyny. Zostały wykonane badania na pacjentach, którzy w warunkach domowych mierzą ciśnienie. I badania z grubsza wykazały, że pacjenci nasi kłamią. Im bliżej wizyty do lekarza, tym jakoś cudem zdrowieją. Prawie zakładam, zdrowieją takim cudem, jak mówił pan z Ciechocinka, tak, że przejdziemy się potężni, wybijemy krystynkę i już jesteśmy 20 lat młodsi i super, także no tutaj tak nie do końca. Także o wiele większa wiarygodność jest oczywiście, kiedy mamy sprzęt z pamięcią i możemy przejrzeć badania. Zresztą w przypadku państwa ośrodków tak może sprawdzić to lekarz, może przejrzeć rodzina, kiedy odwiedza pacjenta, tak, jeżeli pacjent posiada indywidualne ciśnienie, musi zobaczyć rzeczywiście, jaka jest historia pomiaru. Także, tak jak mówiłam, walidacja kliniczna to jest jedyny sposób, żeby potwierdzić precyzję pomiaru urządzenia. Tutaj mamy stronę właśnie Stripe.pl, na której możecie państwo sprawdzić dowolne urządzenie dowolnego producenta, czy taką walidację posiada. To są badania wykonywane na koszt producentów, ale nie są obowiązkowe. Natomiast niezależnie od tego, czy urządzenie, to badanie przejdzie pozytywnie czy negatywnie, wyniki są publikowane, także nie ma tutaj możliwości zamilczenia czegoś sobie pod dywan. Oczywiście wszystkie ciśnieniomierze ONO są walidowane klinicznie. Jeśli chodzi właśnie o te szczególne grupy pacjentów, to tylko krótko, dlaczego w ogóle wykonujemy dodatkowe walidacje. W przypadku cukrzyków oczywiście mamy takie problemy jak sztywność tętnic, a na czym polega pomiar ciśnienia? No, uciskamy naczynie, tak, i mierzymy od pierwszego uderzenia do ostatniego, kiedy naczynie wróci do swojej pierwotnej postaci. Więc jeśli mamy sztywne tętnice, no to może być kłopot z dokładnością zwykłych urządzeń niewalidowanych na właśnie takich pacjentach. I mamy takie grupy, jak chociażby pacjenci otyli, a otyłość u seniorów, no niestety jest to dosyć popularne zjawisko, zwłaszcza w Polsce, którzy to z kolei cierpią na stożkowate ramiona, tak, mamy dużą ilość tkanki tłuszczowej i też trudności z pomiarem. I tutaj na przykład ESH zaleca stosowanie walidowanych ciśnieniomierzy nadgarstkowych, jeżeli mamy kłopot z założeniem mankietu na ramię. Jeśli chodzi w ogóle o zakładanie mankietów, ja już mówiłam o błędach typu pozycja siedząca i tak dalej, natomiast jest cały szereg błędów, które popełniają i pacjenci, ale też personel, zakładając mankiet na ramię, bo zakładają albo za ścisło, albo za luźno, albo zakładają przewodem powietrza nie wzdłuż tętnicy, albo do góry nogami, i wtedy oczywiście te pomiary są w ogóle niewiarygodne. Ale Omron stworzył opatentowany, unikalny mankiet, możecie go państwo zobaczyć na dole. Także znamy mankiety takie miękkie, zwykłe, które mają prawie wszystkie ciśnieniomierze, natomiast ten jest sztywny taki w kształcie,
walce, dziękuję Panu, ja z matematyki to słabo, jak widać. Różnica w tym ciśnieniomierzu główna polega na tym, że strefa pomiaru obejmuje całe ramię, tak? W przypadku miękkich mankietów mamy problem taki, że musimy bardzo dokładnie ułożyć mankiet, żeby ten przewód schodził nam wzdłuż tętnicy. I ta strefa pomiaru, tak jak tutaj widać, jest bardzo mała. Jeśli chodzi o ten mankiet Intellira, nieważne, czy go przesuniemy kilka centymetrów w prawo, czy w ogóle prawie naokoło ramienia, on zawsze nam zmierzy precyzyjnie, także nie mamy problemu z tym, że pacjent zmierzy źle, to też personel, który mierzy pacjentowi, zmierzy to ciśnienie źle. Jeśli chodzi o ciśnieniomierze Omron, ja już wspomniałam na początku, że ciśnieniomierze Omron są polecane jako marka numer jeden wśród kardiologów, ale dzisiaj chcę pokazać kilka modeli właśnie z tym mankietem Intellira i ciśnieniomierz nadgarstkowy. Jeśli chodzi, te ciśnieniomierze oczywiście możecie Państwo zobaczyć na dole. Ceny, które wyszczególnione tutaj zostały, tak naprawdę odnoszą się do zaleceń Europejskiego Towarzystwa Nadciśnienia, tak? Czyli po pierwsze, co najważniejsze, to wszystkie modele są walidowane klinicznie, nie tylko na ogólnej populacji, ale też na diabetykach, także dosyć dużej grupy pacjentów naszych. Posiada ten model również aplikację mobilną, co nam pozwala na przesyłanie danych z urządzenia albo to w postaci PDF-a i różnych wykresów, albo w postaci Excela, który sobie można potem zaimportować do danych pacjenta. Jest to model, który można stosować przy wykrywaniu migotania przedsionków też oraz wykrywaniu ARF. Potem mamy model M6, który również wykrywa badanie przedsionków, zostaje funkcje, tylko już nie posiada aplikacji mobilnej. Model M3, który ma również ten mankiet, ale już nie posiada funkcji AFib, ale oczywiście arytmię wykrywa i ma również dwóch żydłowników, także można to dzielić pomiędzy pacjentami. I ciśnieniomierz nadgarstkowy, który wspominam tutaj głównie z tego powodu, że on ma również walidację kliniczną na pacjentach otyłych. Także jeżeli mamy takich pacjentów, których mamy kłopot ze zmierzeniem ciśnienia ze względu na szerokość ramion, czy właśnie ich stożkowaty kształt, to według najnowszych wytycznych właśnie ESK zalecane są modele nadgarstkowe, ale tylko te z walidacją kliniczną na pacjentach otyłych, nie po prostu z walidacją kliniczną. Także to urządzenie akurat taką walidację posiada. I teraz dwa słowa na temat chorób układu oddechowego, bo to jest też problem, który dotyka naszych seniorów. I oczywiście to wszystko wynika z starzenia się organizmu, bo nasi seniorzy stają się coraz bardziej podatni na infekcje, mają gorszą odporność, no i podatność na różnego rodzaju schorzenia jak astma czy POHP. Jeśli chodzi o astmę, występowanie jej u seniorów znacząco wzrasta, jeśli porównujemy z osobami dorosłymi, bo już prawie 40% ta astma się pojawia. Oczywiście ona może występować już od dzieciństwa u pacjentów, ale bardzo często jest też diagnozowana w starszym wieku. No a drugą taką chorobą, która jest niestety o wiele bardziej zjadliwa, to jest POHP, która z kolei jest bardzo popularna u osób starszych, bo powyżej 65 roku życia występuje prawie u połowy pacjentów. Jeśli chodzi o terapię tych chorób, no to oczywiście zalecamy nebulizację i leki rozszerzające oskrzela, które właśnie za pomocą nebulizatorów można dostarczać. Zaletą nebulizatora w porównaniu do urządzeń typu MDI, czyli takich inhalatorów proszkowych, jest to, że po pierwsze bardzo skutecznie dostarczają leki do płuc, czyli jeżeli pacjent nie do końca ten proszek złapie, to w zasadzie ta cała aplikacja kompletnie nie zadziałała. Ale też oczywiście jest łatwość stosowania, także czy przez ustnik, czy przez maskę, pacjent siedzi, oddycha, nic się nie dzieje, nie wiem, ogląda sobie serial, czy co tam sobie robi, nebulizacja leci, super. Oczywiście dodatkowo nabliżamy drogi oddechowe, wiemy, że z tym tutaj śluzówką osób starszych już też różnie bywa. No i pacjent oddycha sobie swobodnie i dzięki temu większą ilość lęku dostarcza do płuc. No ale oczywiście musimy pamiętać o takich rzeczach w przypadku osób starszych, jak
no już kłopoty, powiedzmy, ze zmianami zwyrodnieniowymi. Także jeżeli mamy pacjentów, którzy mają kłopot z trzymaniem ustnika, no to albo byłoby dobrze, gdyby pomagał w tej nebulizacji personel, albo wtedy możemy oczywiście nebulizować pacjentów przez maskę. Mamy też oczywiście pacjentów, którzy gdzieś z zębami już mogą mieć lekki problem, więc tutaj użycie ustnika może być co najmniej kłopotliwe, lub jeśli nie domykają ust, no to lek po prostu ucieka, więc wtedy też zalecamy jednak nebulizowanie przez maskę. No wielu pacjentów mamy leżących, bądź też rzadko wstających. Wtedy na przykład warto stosować nebulizatory, a takie są, które można stosować w pozycji leżącej, czyli pacjent sobie leży i możemy go też w tej pozycji nebulizować. Trudno też przedawkować tutaj dawkę, bo w przypadku proszków to jak wydaje się, że pierwsza nie poszła, to jeszcze 3 razy spróbuje i dostanie 4 dawki, także może nie umrze, ale to też nie jest super zdrowy sposób. No i problem jeszcze jest oczywiście taki, że jeżeli pacjenci cierpią na te choroby przewlekłe jak astma i POHP, no to też nebulizacji potrzebują kilka razy dziennie, więc tych dawek leków, zwłaszcza w przypadku POHP, żeby funkcjonować w ogóle normalnie i się nie dusić, potrzebują sporo, czyli tak naprawdę ten lek musi do płuc trafić, a nie w powietrze. I wspomnę o 2 nebulizatorach, które mamy w ofercie, które gdzieś tutaj myślę, że w przypadku osób starszych będą miały bardzo dobre zastosowanie. To jest C28P i C101 i ten pierwszy to jest właśnie nowa generacja, którą teraz wprowadzamy, także jeśli Państwo korzystaliście kiedykolwiek z nebulizatorów Omron, to C28P pewnie znacie, ale teraz właśnie wprowadzamy go w nowej formie, z nową technologią. W tym momencie jest to najszybszy nebulizator na rynku, także tak naprawdę można dokonać nebulizacji w zasadzie w ciągu 10 minut. A jeżeli pacjent nebulizuje się ileś razy dziennie, no to ma to znaczenie. I ma ten nebulizator też nowoczesną technologię, która ogranicza straty leku, tak? Czyli jeżeli oddychamy, ja za chwilę to pokażę na kolejnym slajdzie, to przy wydechu lek nie ucieka nam w powietrze. Dodatkowo możecie Państwo zobaczyć na stoisku na dole, są zupełnie inne maski i ustnik niż pewnie znacie Państwo z innych nebulizatorów, takie z dodatkową silikonową jeszcze nakładką, także o wiele bardziej komfortowe w użytku i dużo lepiej ograniczające wydostawanie się aerozolu. Oraz właśnie posiada to urządzenie adapter do stosowania w pozycji leżącej, także można to urządzenie też stosować u tych pacjentów, którzy nie wstają na co dzień. Tu jest taki może bardzo skomplikowany w rysunku, ale w sumie bardzo prosty schemat, tak? Pokazujemy przy wdechu, trafia nam powietrze, mamy lek, ale przy wydechu lek zostaje w środku, tak? Czyli nie tracimy podczas oddychania zupełnie leku w przypadku tego nebulizatora. No i drugi nebulizator, który też nadaje się do terapii dolnych dróg oddechowych, jest już prostszy model, dużo bardziej dostępny cenowo, ale też różniący się od konkurencji tym, że pracuje ciągle. Także jeśli mamy wykonać tych nebulizacji kilka, to nie trzeba go odstawiać na 30 minut, jak w przypadku konkurencyjnych produktów, i czekać, aż on tam sobie odsapnie, tylko można stosować go ciągle. No i też oczywiście dostarcza lek skutecznie do płuc, jest bardzo wydajny, także nie potrzebujemy dużo czasu nebulizacji. Bardzo, bardzo dziękuję.